Cześć kochani. Cześć. Adam w tym tygodniu, właściwie to w przyszłym tygodniu. Już idzie na... Nie, w tym tygodniu. Dzisiaj jest piątek, od dzisiaj idziesz na urlop. Tak, dobra. Idzie na urlop i nie będzie go, co najmniej przez 2 tygodnie. A może i przez 3, czy będziesz, żeby nagrać? Zobaczymy, zgadamy się. W każdym razie przygotujcie się, że będzie jakaś tam przerwa. Ciężko pracuje, ciężko odpoczywa, w związku z tym jakoś będziecie musieli bez nas wytrzymać. Nie wiem, jak sobie dacie radę. Ja mam pewne wątpliwości, ale myślę, że jest kilka rzeczy w tym tygodniu, które mi się bardzo podobają, jeżeli chodzi o nowości, i wyobraźcie sobie, że żadna z nich to nie jest premiera nowego telefonu. No dobra, to mów, bo o premierach na końcu. Podobał mi się na przykład Jerry Freak Everything, który wygiął Oppo Find X. Wygiął? Wygiął. Smuteczny. Nie, wiesz, rzeczywiście smartfon jest zbudowany bardzo fajnie. To jest, jeżeli pamiętacie, to jest ten smartfon z wysuwaną górką, z aparatami, z tylnym i przednim. Ten, który ma z przodu rzeczywiście wyświetlacz, brakuje, ma tam, mu tam czytniku odcisku palca. Ma pochowane aparaty, i tak dalej. Ma pochowane aparaty. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, to nie ma jakby wielkich zdziwień, jest Corning Gorilla Glass, w związku z tym tam na poziomie szóstki już są zarysowania. Jeżeli chodzi o boczne ścianki, są fajne, metalowe. Przynajmniej z zewnątrz tak się wydaje, że są metalowe, bo on tam jeździł tym nożem i rzeczywiście do metalu się doskrobał. Całkiem fajnie jest chroniony tył, bo to rzeczywiście jest szkło, także jest sympatycznie. Natomiast okazało się po próbie wyginania, że niestety smartfon poszedł w drzazgi. Większość smartfonu jednak tą próbę wytrzymuje. Natomiast tutaj się okazało, że ten boczny metal, ten, który jest na boczkach, on jest tak cieniutki, że właściwie nie daje konstrukcyjnie żadnego oporu. No najczęściej tak się łamią telefony na wysokości przycisków, ta ramka pękała w różnych tam modelach, już nie pamiętam w którym, ale tak było. Jeszcze jedna rzecz, którą pokazał, to jest to, że ten moduł z aparatami chodzi. On ma luzy, spore luzy. One są konieczne do tego, żeby on się z sensem wysuwał, ale z drugiej strony wszystkie paprochy tam wejdą. Wszystkie paprochy. To co mówiliśmy, będzie się rysować, wycierać. Tak. Stąd z jednej strony nadal jest to kawałek fajnej technologii, z drugiej strony niestety nie jest to rozwiązanie optymalne. Kurczę, nie jest. No. To jest tak, że każdy w zasadzie telefon, który ma ruchome części, to jest mniej trwały od tego, który ruchomych części nie ma. No, tak było przed laty z klapkami, ze slajderami, tam się taśmy zużywały. No. Tutaj inne rzeczy się będą zużywać. Pewnie szybciej się wytrze szkiełko aparatu, niż... Druga rzecz, która mi się bardzo podobała, która ma związek między innymi z tym brakiem notcha albo z notchem na wyświetlaczu, to są reklamy Samsunga, które są kręcone, słuchajcie, tak jakby były w salonach Apple'a. One są różne, dotyczą notcha, pamięci, dotyczą podziału ekranu, także wielu rzeczy. No wytykają takie rzeczy, których iPhone'owi brakuje po prostu. Reklamy są zrobione świetnie. Ja miałem dzisiaj dużą wątpliwość, czy puścić to w newsach, no bo kurde, reklamujemy Samsunga, tak? No, wzięliśmy kasę, przecież Bentleyem jedziemy. Ale to musiałby nam amerykański Samsung zapłacić, bo te reklamy to są amerykański rozdział. Zapłaci, co? Co? Myślisz, zapłaci? Trzeba się od nich zgłosić, powiedzieć, ej, słuchajcie, my was tutaj za darmo reklamujemy. Tak, jakby coś, to prosimy polski oddział, żeby tam przekierował odpowiednio ten film. W każdym razie jest to bardzo fajne, ale do czego zmierzam? Bo same reklamy można obejrzeć, pośmiać się, trzeba troszeczkę angielski znać, troszkę chociaż. Ten aktor, który gra tego sprzedawcę, genialną taką potęgę komizmu ma w sobie facet. Jest poza tym jeszcze bardzo, bardzo sympatyczny motyw muzyczny, który też łatwo wpada w ucho. To jest dżingiel, ale sympatyczny. Natomiast do czego ja, słuchaj, zmierzam? Jeżeli Samsung śmieje się z notcha, a to jest jedna z najfajniejszych reklam, ta z notchem, gdzie występuje rodzina z taką używką, bo on tam mówi, że no, musisz się przyzwyczaić, bo przychodzi facet, mówi, słuchaj, ale mi wideo tutaj się nie mieści, ono tutaj się tak ten i mi wycina. I przyzwyczaisz się. Dasz radę się przyzwyczaić. No i wtedy jest właśnie ta rodzina z wyciętymi grzywkami. Warto zobaczyć i warto zobaczyć jeszcze murzyna z double dongle, który mówi, ojej, to chyba jakiś przekleństwo jest. Ale koniecznie zobaczcie. Ale podtekst jest fajny tego double dongla. W każdym razie, do czego zmierzam, bo po raz trzeci próbuję, słuchaj, i cały czas się zagaduję sam, to jest kwestia tego, że jeżeli Samsung jedzie tak mocno po noczu, to chyba notcha raczej nie będzie wprowadzał. Nie, no przecież to wiadomo, że chyba Samsung notcha nie wprowadzi. Chyba w tych telefonach Samsunga notch się nie pojawi. No i fajnie, no. A skoro już jesteśmy przy Samsungu, to jest kolejna rzecz, która na razie jest pod taką plotą, która wyciekła, mianowicie seria F. Tak, wiecie co to będzie?
to będzie bardziej niż Note, bardziej niż Galaxy S, to będzie pewnie ten składany telefon, który był dotąd znany jako Galaxy X. No, F, proste skojarzenie, foldable, czyli składany, flexible, czyli elastyczny, no F, 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 no. Nie wiadomo, czy one będą, znaczy nie, na początek to rzeczywiście walną z grubej rury prawdopodobnie i to będzie, poza tym, że technologia to jeszcze będzie specyfikacja, a później, jeżeli już rzeczywiście one wejdą, to te specyfikacje pewnie będą troszeczkę słabsze. Tak, a wiecie co, to... Bo to będzie seria F po prostu. Tak, ale jak już jesteśmy przy nazewnictwie Samsunga, to ten sam Lixter, bo to Lixter donosi o tym, który właśnie pisze o tym Galaxy F, to jeszcze też wieści, że nie będzie już Galaxy C, Galaxy J i Galaxy On, a ich miejsce zajmą serię P i seria R, czyli będzie Galaxy R1, R2 i tak dalej. Były już kiedyś Galaxy R, co prawda one były na etapie nazw SGH, no tak, a nie GT, ale tak, rzeczywiście. No może wracałem, nie wiem, ale to też dziwne, bo to F zawsze było tak, że chociaż nie, no bo F Note się w ogóle, tak, F ale Note się w ogóle wyłamuje z tego nazewnictwa, nie, przestaje to się kleić, no ja bym zostawił, że od A idziemy w górę, im wyższa literka w alfabecie, tym, ludzie się tym wyższy model smartfona. Ludzie się przyzwyczaili, ja myślę, że rzeczywiście zmiana nazwy dla tych wyginanych wyświetlaczy czy elastycznych Samsunga, to jest dobry trop, natomiast jeżeli chodzi o zmianę pozostałych, ludzie się do przyzwyczaili. Dokładnie, a może chodzi, o to właśnie chodzi, żeby się ludzie pogubili i tak naprawdę nie wiedzieli, czy ten telefon to jest wyższej klasy, czy średniej, czy low-end. No, odkupiłem telefon, który ma to, to, to i to, a tam z drugiej strony, czy to jest ważne, jak to bydle się nazywa? Ważne, żeby działał. Skoro jesteśmy przy przeciekach, to odchodzimy na moment od Samsunga. Wyskoczył nam w tym tygodniu HTC w U12 Live, nie? Live. Z 6-calowym wyświetlaczem. Możliwe, że Live. No, prawdopodobnie on wyskoczył, no pod tak, nazwą to... Imagine Live. Imagine, tak. Imagine jest. Ale to prawdopodobnie będzie U12 w tak, Live. Tam pokazała się szczątkowa specyfikacja. Tak, to dużo na niego temat nie wiadomo. No. Ma być, zdaje się, Snapdragon, ma być 6 tak, cali. Snapdragon 636. Full HD, zdaje się, bez noczy tak, żadnej. Full HD+, plus, czyli no, osiągnięte 4x64 pamięci. Aparat 16,5 z tyłu, 13 z przodu, tak. Bateria 3600, NFC będzie. O, to jest powiedzmy taka modna w tej chwili informacja, bo mamy, kurczę, masę telefonów ze średniej półki bez NFC. Ostatnio na rynku taka się dziwna moda zrobiła. No. Montuje mi się mnóstwo Was, na, jeżeli chodzi o specyfikacje, że nie zaznaczamy w niektórych smartfonach NFC, no nie zaznaczamy, nie ma możliwości technicznej w tej chwili, żeby tam zrobić jak wyrazistą gwiazdkę w zależności od wersji. Z NFC jest tak, słuchajcie, w bardzo wielu modelach, że jest albo nie ma. Czasem w zależności od rynku, czasem w zależności od wersji, czasem w zależności od wersji i rynku. I to nie jest tak, że w Polsce są tylko z NFC na przykład jakieś smartfony, bo to nie jest tak, że ludzie kupują wyłącznie smartfony w Polsce, również Polacy, tylko kupują również w Chinach, w Indiach, za granicą, gdziekolwiek indziej, kupują nie wiedząc tak naprawdę, co kupują. Ja nie mogę zaznaczyć Wam NFC w jakimś smartfonie tylko dlatego, że się tak nazywa i tylko dlatego, że Wy macie wersję z NFC. No nie, jeżeli zaznaczam, że nie ma, to trzeba zajrzeć do informacji dodatkowych tak na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, czy jest jakaś wersja z NFC, czy nie ma. W tej chwili po prostu nie mam innej możliwości. Ale piszesz to dodatkowych, także tak, apelujemy, tak, kurczę, tak. Wchodzicie na katalog, czytajcie, kochani, te dodatkowe informacje, bo znaczy, tam właśnie Jacek o tych niuansach zawsze pisze. Pamiętajcie przede wszystkim, że NFC jest opcjonalne w większości marek i w większości modeli. To nie jest tak, że zawsze kupicie, jeżeli gdzieś ktoś Wam powiedział w specyfikacji, że ono będzie. Może go nie być niestety. No. Szczególnie, jeżeli nie kupujecie jakby z oczywistych źródeł typu operator, sprowadzacie z rynek wolny. Dokładnie. No. Co tam jeszcze? Nefos P1 dzisiaj. Ja nie wiem, czy to o nim newsa napisałeś, czy nie. Nie. Wyskoczył dzisiaj Nefos P1 i my mówimy właściwie o nim wyłącznie dlatego, że to jest smartfon z projektorem, bo to nie jest jakaś mocna konstrukcja, to jest oparte na Mediateku. Ma tam chyba 64 pamięci, tak? 64, 4 tak. giga, to całkiem nieźle. Bateryjkę ma 4000. Natomiast no, tą jakby najbardziej charakterystyczną dla niego rzeczą, najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia użytkownika, który potrzebuje takiej opcji, jest właśnie projektorek HD, który może wyświetlać prezentacje, filmy, bajki dla dzieci, jeżeli potrzebujecie na wakacje i tak dalej. Nie wiem tylko, ile kosztuje, powiem szczerze, bo tego nie sprawdziłem.
Wyskoczyły dwa w K11, jeżeli chodzi o LG. Nie jest to informacja jakoś strasznie interesująca, bo to Ameryka Południowa, w związku z tym nie bardzo nas interesuje. Dokładnie. Ale wyskoczyła Alfa i Plus, zdaje się, nie? Tak, tak, uzupełnili po prostu, bo była 11, jest już standardowo, tam minimalne różnice między tymi telefonami, ja pamiętam, to się pamięcią różnią głównie, bo... To znaczy jest troszeczkę tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o oficjalne specyfikacje, to się nie różnią kompletnie niczym, natomiast donosili w dziennikarzach zagranicznych, że jest różnica, jeżeli chodzi o pamięć i o aparaty. No ale i to jest bardzo możliwe, tego nie widać. Specyfikacji tego nie widać. A to też może być tak, bo już kiedyś tak LG-kowi się zdarzyło, że zależnie od rynku też telefony miały różne aparaty. Właśnie z tych serii Alfa, tak, to niestety i plus, jest dosyć częste w i się też różniło. Tak, to prawda. Także jest to bardzo prawdopodobne, no ale raczej się z nimi nie spotkacie, bo póki co to u nas ich nie będzie. Honor jak będą, to wam powiem. Honor N wyskoczył w Indiach. Dobrze pamiętam, że w Indiach? W Indiach. No dobrze to jest pamiętam, też że w Indiach 9. W trzech wersjach Honor N wyskoczył. To jest to samo, co w 9 i właściwie nie różni się chyba niczym, jeżeli ja dobrze pamiętam. Hot jest po prostu kierowany w inny rynek. Przez moment myślałem, że może będzie miał NFC. Nie ma NFC, nie. Przynajmniej w specyfikacjach indyjskich tego NFC oficjalnie nie ma. No to jest też na Indie znowu, więc też... Temat. Natomiast w sklepie firmowym Honora, czyli nigdy nie pamiętam, czy to jest Temal czy Faumal. W sklepie firmowym Huawei'a właściwie, a nie Honora, pojawił się w Mate 10 ze zdjęciem, bez specyfikacji, ale specyfikację znamy, ponieważ Chińczycy już go certyfikowali. Note. No, a co ja powiedziałem? Mate. Nie, Note, oczywiście. No. Ale no anyway. No, wiecie, o co chodzi, ta wielka patelnia z dużym ekranem, dużą baterią, dzisiaj się też tam dowiedzieliśmy, że to około 5000 mAh będzie mieć ta bateria. On się tam rzeczywiście pojawił i wygląda sympatycznie, całkiem duży smartfon, z niewielkimi ramkami, w tył jeszcze nie... Znaczy nie do końca, no ja widziałem... Przecieki są, tak? Tak, tylko że widzisz, z przeciekami jest problem, ponieważ zdjęcia, które się ukazały jako zdjęcia z przecieków, pokazywały te takie dobre zdjęcia, dobrej jakości, pokazywały układ aparatów pionowy. Natomiast na zdjęciach z miejsca, gdzie człowiekowi ufam, są aparaty poziomo. Stąd... Kurczę, niedługo się dowiemy, bo w Chinach jest premiera już 31. Tak, także za moment w przyszłym tygodniu. A u nas pewnie na IFie będzie. Zresztą nawet podali tak, chyba. Tak, będzie na IFie. Będzie na pewno na IFie. Spróbuję podejrzeć się nawet, bo nawet mam 30 sierpnia. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się podobała w tym tygodniu i to są niepękające wyświetlacze Samsunga. Nawet wziąłem i newsa napisałem na ten temat. Samsung upuszczał tam metra z haczykiem, 1,20 m, upuszczał te smartfony. Uwierzę, jak zobaczy. Nic się nie stało z tym wyświetlaczem. Później mówili, że ojej, ten 1,20 m wystarczył, żeby normę militarną dostać od Departamentu Obrony, ale jeszcze tam od jakiegoś, w każdym razie czegoś, co się tym zajmuje, certyfikatora. Natomiast później jeszcze upuszczali z 1,80 m i też się temu wyświetlaczowi onemu nic nie stało. Jeżeli chodzi o samą specyfikację, tak jak Samsung pisze, bo to Samsung tego newsa podał bezpośrednio, właściwie sam oddział Samsung Display, ale jeżeli chodzi o prasówki, to jest jeden pies. Jeżeli chodzi o sam jakby sposób testowania, to nie jest stosunkowo podobny do tego, co oferuje w Gorilla. Gorilla też teoretycznie z wysokości 1,20 m powinna upadek wytrzymać, przynajmniej na płaską powierzchnię, tak? Bo to jest testowane na betonie, czyli płaska powierzchnia, bez kamyków, bez to żadnych wystających rzeczy. W związku z tym teoretycznie rozwiązanie podobne. Natomiast kasa większa, nie? Samsung nie będzie musiał rozwiązać nikogo. Będzie musiał kupować, mają swoje. No. Tak. A mało tego, będzie mógł jeszcze sprzedać, jeżeli będzie to dobre. Ale mówię, uwierzę, jak zobaczę, bo coś mi... No. Nie ma przy tym wszystkim. To jest wyświetlacz kompozytowy oczywiście, podobnie jak Corning Gorilla w tej chwili. I nie ma mowy tutaj żadnej, jeżeli chodzi o odporność na zarysowania, jaka ta odporność będzie, w związku z tym będzie trzeba po prostu sprawdzić w momencie, kiedy się już pojawi. Ma być odporny na upadek jako taką. Nie to, że on będzie w ogóle nietłukący, nie, tak to sobie nie wyobrażajcie. Co prawda on jest, ale może będzie odporniejszy. Ale może będzie odporniejszy. No to jest... I jeszcze jedna rzecz, słuchaj, która dzisiaj wypłynęła, to są te patenty Apple'a na ładowanie wampiryczne, ja to nazwałem, takie, gdzie się unemu
samonałonego nakłada i one się ładują. Telefon od telefonu bezprzewodowo można ładować. Nie, no. A telefon od telefonu, to laptop, od laptopa tableta, na tego tableta można jeszcze iPhone'a, a na tego iPhone'a jeszcze Apple Watcha można położyć. Nie no, spoko. I taka piramidka jedno od drugiego się ładuje. Nie no, jeżeli Apple wprowadzi, to rzeczywiście będzie to rzecz fajna, natomiast ja mam pewne wątpliwości, jak już napisałem, Apple jest w tej chwili, zresztą Apple od zawsze jest zachowawczy. Może wprowadzała, może nie. W tej chwili sprzedają smartfony, mają bardzo dobre wyniki. Jest fajne. W związku z tym nie. Pomysł jest świetny, no, bardzo mi się podoba. Co prawda nie wiem, jak to będzie z praktyką w związku z tym, ale no, jest szansa, że jeżeli wprowadzą, będzie się cieszyło dużym powodzeniem. Fajnie jest ładować jedno od drugiego. Co prawda, jeżeli położysz na MacBooku tablet, no to nie bardzo na tym MacBooku popracujesz. Ale to chodzi, nie? O to, żebyś se w nocy ustawił stosik i rano miał gotowe sprzęty wszystkie do pracy. Nie jestem pewien, czy to jest fajna rzecz, dlatego że ładowanie indukcyjne nadal ma jednak pewne minusy, jeżeli chodzi o charakterystyki baterii, czas ładowania. Ładowania przede wszystkim jest minusem. Ale tutaj również mi się zdaje, że baterie nie do końca są do tego przystosowane. Ale ja ładuję telefon, którym teraz nagrywamy, od samego początku indukcyjnie i telefon żyje jeszcze. Także nie wiem. No bo tych cykli ładowania jest całkiem sporo, to się nie popsuje po dwóch miesiącach. Niemniej ale ja go mam już prawie troszeczkę mniejsza. Rok? Nie, pół roku. No. BlackBerry Key 2 do Polski trafił. Tak. Za pieniądze. 3000. 9, bez złotówki. 2999. Złotówka znowu złotówkę. No dobra, no to i tyle, no, co mamy do powiedzenia na ten temat. Nie, to jest news dla miłośników marki, dlatego że dokładnie. BlackBerry, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, nadal ma swoich stałych fanów. W Polsce, no, to jest bardzo szanujemy. Będzie mieć fanów. To jest konstrukcja, która w tej chwili jest właściwie niespotykana, jeżeli chodzi o współczesny rynek. W związku z tym chwali się, że jeszcze produkują, chwali się, że kurde, próbują. Czemu tak drogo? No tak, no rzeczywiście drogo. Bo ta specyfikacja, no nie jest według mnie godna tej ceny, no ale jak ktoś potrzebuje klawiszków, to zapłaci i koniec. VLC zrezygnował z Huawei. Co to jest VLC? Większość z Was pewnie korzysta, ale gdybyście nie korzystali, to jest odtwarzacz przede wszystkim używany do odtwarzania wideo. On w telefonach potrafi się tam... No, w zasadzie wszystko odtwarzający. Zjechać na belkę i odtwarzać w tle, ale smartfony Huawei mają to do siebie, że jeżeli tam się automatyczne czyszczenie ustawi, to one są w stanie czyścić pamięć i czyszczą, ubijają między innymi w tle proces VLC. Nie da się po prostu oglądać. Ja nie wiem, dla kogo to jest dramat i jaki to jest dramat, nie potrafię tego zrozumieć. Wspominamy ale o tym, no. Używam VLC, używam oczywiście w telefonie, używam na PC-cie, on ma swoje plusy i minusy, ale tutaj nie rozumiem, to znaczy ja nie używam go jako odtwarzacza audio na telefonie, a jako odtwarzacz wideo, no to nie ma sensu chodzenia, działania w tle, przepraszam bardzo. Także nie do końca rozumiem, o co tutaj chodzi, no ale cóż, no nie to nie, no. No i już tam. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie ZTE, które prawdopodobnie będzie musiało zacząć stosować w Stanach jakąś inną nazwę, no bo nie kojarzy się dobrze. No, no, to wiadomo, to jest jedna rzecz, ale oni się mają podzielić, bo to jakby chodzi o tą aferę, co dostali bana na zakup amerykańskiej technologii. Jest w tym jakiś sens, że jeżeli jedna część ZTE przeskrobi, to druga nie będzie odpowiadała, nie? Czyli inaczej, oddzielają, żeby uprościć Wam tą historię, oddzielają część smartfonową od części infrastrukturalnej, no bo musicie wiedzieć, że ZTE jest BTS-u, tak, jednym z wiodących dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej, nie? GSM centerów i czy SMS centrów. Tak, więc po prostu jak to podzielą, pewnie przejdą na markę Nubia albo Axon, bo to mają... Znaczy ja podejrzewam, że jeżeli by się decydowali, to pewnie na Axona, bo Nubia ma już ustaloną poniekąd. Axon jest troszeczkę mniej znany, jest też już na tyle rozpoznawalny, że ZTE może zupełnie spokojnie sprzedawać pod tą marką. Natomiast cała reszta nie straci, ponieważ będzie sprzedawana pod markami operatorskimi, tak jak do tej pory w Stanach. I w Europie zresztą też, bo oni w Europie też sprzedają. Bez znaczka ZTE, po prostu operatorzy będą brandowali. Tak było do tej pory, tak będzie nadal, nikt się nie zorientuje. Dokładnie, także nic nie było, jedziemy dalej. I to jest, słuchaj, właściwie tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie interesują. To słuchajcie, tak na szybko, żeby już Was nie zanudzać, kronika towarzyska. Xiaomi pokazało dwa nowe telefony, o których już mówiliśmy, więc nie będziemy Wam przynudzać. Mnie tam nie było, była premiera w Madrycie, mnie tam nie było. Mnie też nie było. Ja tej marki nie lubię po prostu. Mam dosyć, słuchajcie. To jest któraś z
kolejna z premier, które się odbywają, na które nie jesteśmy zapraszani. Dobra. My śmiesznie wyglądamy, my jesteśmy śmiesznymi wacusiami tutaj, natomiast jeżeli chodzi o serwis, który reprezentujemy, to jest kurde jeden z największych, jeżeli nie. Ale słuchaj, nie chcą to, nie. Się w smartfonie. Dobra, pokazali dwa telefony, o trzecim chodziły plotki, miał być Mi Max 3 Pro, pan Zizi Wan z marketingu Xiaomi napisał na serwisie Weibo, czyli takim chińskim Twitterze, że nie, takiego telefonu nie będzie, no i do widzenia, za to będzie inny ten pocofon, no nie wiadomo po co, ale też ma być podobno w Europie, podobno ma być tak. Pocofony, no to jest no, marka, ja już widzę po co. Się z pocofonami kojarzy. Ja już widzę po co, bo jeżeli mamy Snapdragon 845 podobno i w wersji 664 będzie 1800 zł, a 6 plus 128 niecałe 2000 z 6-calowym ekranem Full HD+, no to ja widzę, że faktycznie po coś ten telefon będzie, po to, żeby się sprzedawał. To znaczy, ja się zastanawiam, ile jeszcze dadzą radę wytrzymać, dlatego że nawet jeżeli tam jest jakiś kapitał zewnętrzny, to są ogromne pieniądze, które idą w promocję marki. Nie da się zrobić urządzeń tańszych niż one kosztują rzeczywiście. Słuchaj, niech tutaj, sobie robią. No. A ludzie tutaj są pakowane, pompowane. Dla nas dobrze. Możemy kupować właśnie, tanie telefony. Można kupić tanie telefony. Natomiast ja nie wiem, ile to jeszcze wytrzyma, ale chyba już niedługo. No nie wiem, akurat, ale to już nie będę cytował. Jak chcecie, to sobie poszukajcie. Jedna z dziennikarek branżowych opublikowała na swoim Twitterze bardzo fajny żarcik, co znaczy, nie, jakie jest po chińsku cebula, ja wam nie powiem, sobie sprawdźcie jak chcecie, ale bardzo się uśmiałem z tego. Okej. No jeszcze chciał poszukać, bo nie widziałem rzeczywiście. No jeszcze kronikarsko, pewnie się już domyśleliście, a jeszcze tak kronikarsko, dwa Meizu się szykują, Meizu 16 i 16 Plus, pokazały się w Tena, czyli w tym chińskim urzędzie certyfikacyjnym. Dlatego macie specyfikacje. Są specyfikacje, linki poniżej, sobie możecie sprawdzić, co to za telefony będą. Krótko, duże ekrany i tyle. No. Kiedy się pojawia specyfikacja w Tena, większość twierdzi, że ona jest nieoficjalna. Ona jest oficjalna. To, co w Tenie się pojawia, ląduje później. Jeżeli byka nie strzelił ten, kto wklepuje tam dane, bo czasem mi się zdarzają. Tak, ale stosunkowo rzadko. Rzadko, ale czasem się rozmiary co do 10 części milimetra, zegary procesorów, pamięci, aparaty fotograficzne. Cholera państwowy. To jest urząd i ten urząd publikuje wiarygodność. Urzędowi chińskiemu nie wierzycie? Także mogą się różnić interfejs. NFC na przykład może być albo nie być. W Chinach zapewne ale no będzie, to, u nas pewnie to jest chiński urząd, więc piszą o telefonie na Chiny. No, natomiast, normalna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, to one pozostaną takie, jakie są po prostu. Tam się już nic nie zmieni. Nawet zdjęcia macie oficjalne, dlatego że prezes opublikował na Weibo po prostu zdjęcie oficjalne. Duże, wielkie, ładne zdjęcia prasowe wrzucił 3. No i już, no i zostawmy Meizu. Jeszcze was pomęczę kroniką towarzyską. Podobno są znane mniej więcej przybliżone ceny Note'ów. No to strzelajcie Note 9, no wiadomo, tani nie będzie. No i w zasadzie tyle. 4,5 albo i lepiej. No i tyle, ma być podobno wersja 512 giga, to też wszystko, znowu uwierzę jak zobaczę. Wszystko przez ten rysik na baterię, jak się robi rysik na baterię, to cena smartfona po prostu leci w górę. Także ale teraz pomyśl, podobno ten rysik będzie urządzeniem głośno mówiącym, będziesz mógł sobie gadać do rysika. Ja myślę, że aparat sobie wyzwolić. Ja myślę, że kolejnym krokiem jest wbudowanie oprogramowania pilota telewizyjnego do rysika. Ja tego bardzo potrzebuję. No. Taki rysik z ucha sobie wyciągam. A, no i zmieniam program. Patrz, jeszcze ma jedną funkcję, o której nikt nie mówi. Rysikiem się możesz w uchu podrapać. Prawda? Cholera. Wydałeś się, jakiego telefonu używasz. Życzcie Adamowi udanego urlopu. My w tym tygodniu już kończymy. Odpoczniecie od nas przez kolejne dwa piątki co najmniej. I do zobaczenia. No do zobaczenia. Jak się pojawimy, to się pojawi. Radźcie sobie z tymi upałami. Pijcie i chowajcie się pod daszkami, albo się opalajcie i kąpcie, jak tam wolicie. Cześć. Bożajdzie. Trzymajcie się. Hej. Dobra.